Cześć, witajcie. Dzisiaj nagrywam w takich warunkach, ponieważ nie mam mnie w domu, a tu mam jedyne spokojne miejsce. Tak, krótka historia tego nagrania. Robiąc research do swojego kolejnego materiału, natknęłam się na pewien artykuł kreacjonistyczny. No i gdyby to było zwykłe kreacjonistyczne pierdolenie, no to pewnie bym to olała. Natomiast niejako autor sam wywołał mnie do tablicy, gdyż tytuł tego artykułu brzmiał Teoria ewolucji przeciw godności kobiety. Więc muszę się do tego odnieść, no. Z góry mówię, że ten materiał może nie być wystarczającym komentarzem do tego artykułu, ponieważ trochę jest w tym mieszaniny teologii, filozofii, pierdolenia, a ja nie we wszystkich dziedzinach jestem dobra. Także będziecie mieli po prostu kolejną szansę do wypowiedzenia się w komentarzach, jeżeli czegoś nie dopowiem, a na pewno czegoś nie dopowiem. Na początku autor przywołuje Markiza de Sada, od którego nazwiska wzięło się słowo sadyzm, więc zobaczmy, co o nim pisze. Markiz de Sade, nawet pomimo faktu, że urodził się 70 lat przed Karolem Darwinem i nigdy nie podali sobie ręki, to jego spojrzenie na człowieka, w szczególności na kobiety, było najzupełniej zgodne z darwinowską teorią. Okej, zobaczymy czemu. Dalej autor w pokrętny sposób tłumaczy, że teoria, że ewolucja zakłada prawo silniejszego i pisze: jeśli natura w procesie doboru naturalnego przesądza jakąś sprawę, jak na przykład siły, to w zupełności słuszne jest korzystanie z niej w dowolnej sytuacji. I w sumie cała argumentacja na temat, że ewolucja uwłacza kobietom w jakiś sposób, opiera się właśnie na tym założeniu, że ewolucja działa, że ewolucja jest prawem siły. No i to muszę wtrącić, no bo to nie jest prawda. Ewolucja jest prawem lepiej dostosowanego, a nie silniejszego, i to nie jest tożsame. Gdyby ewolucja rządziła się prawem siły, to wszystkie zwierzęta byłyby wielkości słonia. W końcu słonie są bardzo silne. A jednak tak nie jest. Dlaczego? Dlatego, że kiedy na przykład jest jakiś okres głodu, jest mało pokarmu naokoło, to tak naprawdę lepiej dostosowanymi do takich warunków są osobniki słabsze, ponieważ są mniejsze i potrzebują mniej pożywienia, żeby utrzymać swój organizm w dobrej kondycji. Co za tym idzie, lepiej się rozmnażają. Więc to nie zawsze siła wygrywa. W dodatku przecież mamy przykłady łososi, które większe samce kontrolują jakieś terytoria i walczą o nie po to, żeby mieć dobry dostęp do samicy. Natomiast te małe samce nawet tego nie próbują robić. Działają w inny sposób. Działają dzięki sprytowi. Po prostu zakradają się po cichu na terytoria innych samców i pod nosem tych wielkich zapładniają im samice. I odnoszą sukces rozrodczy. Także ewolucja nie jest prawem siły. To jest zupełnie błędne założenie. Przecież mówiąc o całym świecie roślin, które nie walczą ze sobą w jakiś fizyczny sposób. A ten artykuł tak naprawdę skupia się tylko na zwierzętach. I to na wybranych przykładach, nie? Drogie panie, nie jesteście przypadkowo wyewoluowanymi mutacjami. Moim zdaniem to zdanie to trochę manipulacja, ponieważ ewolucja w taki sam sposób tłumaczy zaistnienie mężczyzn. Czyli mężczyźni i kobiety powstały dokładnie tak samo. Nie rozumiem, dlaczego autor tego artykułu zwraca się tylko do kobiet w tym przypadku. Moim zdaniem po prostu autor próbuje uszczknąć kawałek tortu na tej rosnącej fali feminizmu. To jest manipulacja. Teoria ewolucjonizmu sprowadza natomiast kobietę do istoty podrzędnej względem mężczyzn. I właśnie to autor założył na podstawie wymyślonego prawa siły. Więc to jest błędne. W ogóle nie ma opcji, żeby tak było, nie? I tu jest ciekawostka. Jak pisał Karol Darwin, bez względu na to, czy mówimy o zdolności do głębokiej refleksji, rozumowaniu, wyobraźni, czy jedynie o używaniu zmysłów i rąk, przeciętna zdolność umysłu mężczyzn musi być wyższa od umysłu kobiet. I dalej. Lub żonaty mężczyzna jest biednym niewolnikiem gorszym aniżeli czarny. Okej, tylko że
Karol Darwin umarł w 1882 roku. Zastanawiam się, dlaczego autor nie cytuje wypowiedzi współcześnie żyjących na przykład psychologów ewolucyjnych. Czyżby jej ich wypowiedzi nie pasowały mu do tego artykułu? Zresztą ja nawet nie zamierzam bronić jakoś Darwina. Ja w ogóle nie jestem wielką fanką Darwina, więc w ogóle wam gdzieś co on sobie tam kiedyś powiedział. Na przykładzie powyższych wypowiedzi wyraźnie widać, w jaki sposób darwinizm dostarczył teoretyczne uzasadnienie nie tylko dla maskulinizmu, manifestowania przewagi płci męskiej nad żeńską, ale i dla rasizmu. Fakt. Darwinizm dostarczył takich możliwość wyjaśnienia rasizmu i innych okropnych rzeczy. Natomiast zawsze się znajdzie jakiś idiota, który, żeby poprzeć swoje bzdurne hipotezy, będzie się uciekał do różnych głupich sztuczek. Potem wytłumaczę, dlaczego według mnie to są głupie sztuczki, ale to na końcu. Wiemy dobrze, jakie były tego ideologiczne podstawy, co stało się z australijskimi aborygenami czy ludnością żydowską w czasie II wojny światowej. Zanim więc bezkrytycznie zgodzimy się z darwinowskim spojrzeniem na pochodzenie kobiety i mężczyzny, pomyślmy o konsekwencjach. Nie, nie myślmy o konsekwencjach, ponieważ prawda ma gdzieś konsekwencje swojego istnienia. Nie możemy negować prawd tylko dlatego, że nam się one nie podobają. Dyskryminacja i przemoc wobec kobiet, handel nimi, seksualne wykorzystywanie zaczynają się tam, gdzie kobiecość, odmienną przecież względem męskości, traktuje się ją jako niższość. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale ja tak, że po prostu autor w zgrabny sposób w jednym zdaniu opisał całe spojrzenie na kobiecość biblijne, nie? Ja mam takie wrażenie. I nie ma tu argumentu, dla którego mielibyśmy uznać, że tak się dzieje przez ewolucjonizm właśnie. Nie widzę tutaj takich argumentów. Pismo Święte przywraca kobiecie jej wartość i wywyższa ją. Gdzie? W którym miejscu? Potem autor przywołuje kilka kobiecych imion. Moją uwagę zwróciły trzy. Rahab, Debora i Maryja. Rahab była kobietą, która zdradziła swój naród, i pomogła Izraelitom po to, żeby oszczędzili jej rodzinę. Godna postawa, moim zdaniem. Każdy by się tak zachował. Natomiast czy gdyby była Izraelitką i zdradziłaby swój naród, też byłaby chwalona za odwagę? No chyba nie. Debora natomiast była jedyną kobietą sędzią w Izraelu. Czyli gdzie to wywyższenie kobiet? W którym miejscu? Skoro była tylko jedna kobieta sędzia w całym okresie państwa Izrael. No i Maryja. Moim zdaniem jakaś wielka rola Maryi skończyła się wtedy, kiedy urodziła dziecko. Czyli zrobiła dokładnie to, czego oczekuje się od kobiet w patriarchalnym społeczeństwie. Gdzie to wywyższenie? Chrystus powiedział, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? Słowa Jezusa oznaczają, że o początkach naszego pochodzenia informują pierwsze trzy rozdziały Księgi Rodzaju, nie zaś ewolucjonistyczne teorie, często ze sobą sprzeczne, których zwolennicy w misjonarskim dążeniu do usuwania Boga i nadprzyrodzonych wyjaśnień wyraźnie manifestują religijne, nie zaś naukowe nastawienie. Wiecie, Biblia jednak mówi, że mężczyzna i kobieta powstali inaczej, że kobieta powstała z żebra Adama, czyli już samo jej stworzenie wniosku sugeruje, że powinna być mu podległa, nie? Ale zatrzymajmy się tu na moment. Dlaczego tak bardzo ewolucjoniści rozpowszechniają ewolucjonizm? Dlatego, że przynajmniej dla mnie ważne jest zaufanie metodzie naukowej. Ważne jest, żeby ludzie ufali badaniom przeprowadzonym w odpowiedni naukowy sposób. Nie możemy pozwolić do rozprzestrzeniania takich bredni jak kreacjonizm czy płaska ziemia, bo tak, one nie mają jakiegoś negatywnego wpływu na nasze życie bezpośrednio. Natomiast pośrednio przyczyniają się do wzrostu nieufności do naukowców, do metod naukowych, czyli przyczyniają się do powstawania wszystkich ruchów antyszczepionkowych, anty-GMO i tak dalej, wszystkich altmedów. A to ma szkodliwy wpływ na życie i zdrowie tych ludzi. Dlatego ważnym jest, żeby pielęgnować te rzeczy, które wypracowaliśmy, tą metodę naukową.
Dlatego ewolucjoniści tak bardzo próbują udowodnić. Nie, oni już to zrobili. Próbują pokazać ludziom, że metoda naukowa jest wiarygodna. Drogie panie, jeśli zależy wam, by wasza wartość nie była deptana przez ustawodawców, społeczne mity, agresywnych mężczyzn o mentalności macho, czy dogmat ewolucjonizmu sprowadzający was do roli jednego z gatunków zwierząt, pamiętajcie o tym, kim jesteście. Wyjątkowym, szczególnym Bożym stworzeniem. I znowu, słowa skierowane tylko do kobiet, a przecież ewolucja mówi, że kobiety i mężczyźni powstali dokładnie w taki sam sposób. Dlaczego autor tego nie zaznacza? Nie zaznacza tego w jasny sposób, może coś nam pomyka. Macie prawo i powinniście domagać się utraktowania jak kobiety. Zobaczmy, jak powinno się traktować kobiety. Z szacunkiem, uprzejmością, godnością, ze względu na to, kim jesteście, nie zaś ile zarabiacie, w jakim stopniu jesteście samodzielne i niezależne, ile macie dzieci oraz jak bardzo potraficie zabiegać o własne prawa. Ja to widzę przytyk w stronę feminizmu, tylko takiego bardzo wypaczonego i niezrozumiałego feminizmu, a jeżeli ktoś nie rozumie, czym jest feminizm, to zachęcam do przeczytania w Wikipedii. Jeśli ewolucjoniści wierzą w równoległą ewolucję płci, tak że budowa ciała samca w przypadkowy sposób stała się uzupełnieniem dla budowy samicy i vice versa, to naprawdę potrzeba do tego nie tylko wielkiej wiary, ale i wyobraźni. Nie, wystarczy sama wyobraźnia. Nie potrzeba do tego wielkiej wiary, wystarczy wyobraźnia. Ponieważ to nie było tak, że nagle powstała pochwa i jakieś dziwne penisy, które do niej pasowały lub nie. To wszystko działo się powoli i stopniowo. Powoli i stopniowo pochwa się na przykład powiększała, penis się wydłużał. To wszystko powoli i stopniowo do siebie pasowało. Się dopasowywało. I na każdym etapie tej ewolucji te narządy były funkcjonalne. Ponieważ one musiały być funkcjonalne. W celu uzyskania potomstwa przez połączenie samca i samicy konieczne jest, aby ich organy rozrodcze równolegle i niezależnie od siebie ewoluowały, uzyskując całkowitą zdolność rozrodczą i to jednocześnie. Jeśli taka transformacja była możliwa dla obu płci w tym samym czasie, to ewolucja jest cudem. Jak to niezależnie? Właśnie bardzo zależnie. Właśnie dlatego mogły wyewoluować, bo ewoluowały zależnie od siebie. Tak samo jak wszystkie gatunki symbiotyczne i tak dalej. Całe biomy, cała biosfera ewoluuje zależnie od siebie i zależnie od innych gatunków i organizmów. Gdyby faktycznie ewoluowały niezależnie, nie byłoby takich różnic w budowie narządów rozrodczych i penis kaczora pasowałby do pochwy knura, albo penis knura pasowałby do pochwy człowieka. Dlaczego miałoby tak być? One ewoluowały razem. Tylko te dwa elementy. Powstanie płci nie może również trwać przez wiele pokoleń, ponieważ wówczas gatunek nie byłby zdolny do prokreacji i wyginąłby. Co? Ja w ogóle nie byłam w stanie przez jakiś czas zrozumieć, o co chodzi autorowi, ale doszłam sobie do wniosku, bo on tego nie wytłumaczył, że według jego podczas ewoluowania jakiejś części, ta część jest niesprawna. To jest absurdem. Jeżeli jakaś część jest niesprawna, to organizm ginie i zastępują go inne, sprawne organizmy. Na każdym etapie ewolucji ważne organy dla organizmu są sprawne i w pełni funkcjonalne. To, że się zmieniają, to jest zupełnie inna rzecz. Ale zmieniają się na tyle i w tak małym stopniu, żeby dalej mogły funkcjonować. Oczywiście można i taką wiarę posiadać, jednak nie mówmy, że mamy tu do czynienia z nauką, lecz wiarą o czysto religijnym charakterze. Nie odkryto w przyrodzie takich organizmów żywych, które byłyby w stadium zasadniczych przekształceń swoich narządów płciowych czy układów, na przykład z jajorodnego w żyworodny. Oczywiście cały szereg organizmów jajożyworodnych dla autora nie istnieje. Niektóre węże, rekiny, już nie mówmy o stekowcach, które przecież wysiadują jaja, a jednocześnie karmią dzieci mlekiem. Dla autora nie ma tych wszystkich zwierząt. Z jednej strony mamy więc niszczące dla godności i życia człowieka, dla kultury społeczeństwa konsekwencje ewolucjonizmu, jego rozpaczliwy brak naukowych dowodów oraz wielką wiarę jej zwolenników w istnienie ewolucyjnego łańcucha, mimo braku ogniw pośrednich. Ja już mówiłam chyba trochę o absurdzie tego argumentu o ogniwach pośrednich. Ewolucja
to nie jest, to nie są kropki na osi czasu. To jest ciągła linia. Organizmy zmieniają się bardzo wolno. Już nie mówiąc o tym, że mamy przecież takie organizmy, które przypominają i gady, i ptaki, organizmy, które przypominają i ryby, i płazy. Czyli mamy takie dowody, ale to nie będzie rybopies, jak to niektórzy uważają, że to tak powinno wyglądać. Nie, to nie będzie rybopies. Logicznym skutkiem materialistyczno-ewolucyjnego spojrzenia na pochodzenie człowieka jest okrucieństwo, dyskryminacja, aborcja, rasizm, sadyzm, maskulinizm i zbrodnie przeciwko ludzkości. No oczywiście, nie? No bo Bóg w żadnej swojej księdze nie nakazał wymordowania całej populacji ludzkiej. Ale tak, w pewnym sensie się z nim zgadzam. Nie całkiem, ale trochę można tak powiedzieć. Z drugiej strony mamy trójjedynego Boga i wiarygodne świadectwa Pisma Świętego. Chciałabym zobaczyć te wiarygodne świadectwa. A, bo to Pismo Święte samo w sobie jest wiarygodnym świadectwem. Pięknie. Którą drogę wybieramy? No cóż, dla mnie odpowiedź jest prosta. Ja wybieram drogę, która nie mówi mi, że jestem przyczyną grzechu pierworodnego, która nie mówi mi, że mężczyzna będzie do końca świata mną rządził, która mówi mi, że powstałam tak samo jak mężczyzna. Jeżeli ktoś to uważa za opieszałość, to trudno. Natomiast co bardzo bym chciała zaznaczyć? Chciałabym zaznaczyć, że mogłabym napisać artykuł o tej samej wartości merytorycznej, który tu przytoczyłam, który sprowadzałby mężczyznę do roli buchaja rozpłodowego, który by stwierdził, że mężczyzna jest w ogóle upośledzony i nie nadaje się do niczego oprócz służenia kobiecie. I miałabym argumenty ze świata zwierząt, które poparłyby tą tezę. Mogłabym powiedzieć o tym, że niektóre organizmy, niektóre gatunki w ogóle nie mają samców, tylko rozmnażają się partenogenetycznie. Mogłabym powiedzieć, że takie gatunki jak mszyce czy rozwielitki przez cały sezon nie produkują samców w ogóle i produkcja osobników płci męskiej ogranicza się do minimum tylko pod koniec sezonu. Tak samo zresztą u pszczół czy innych owadów społecznych. Mogłabym powiedzieć, że mężczyzna powinien nie tylko utrzymywać kobietę, ale też jej służyć. I tu przytoczyłabym przykład wszystkich rodzajów pająków czy modliszek, które zjadają swoich partnerów. Dzięki temu, oprócz tego, że są zapłodnione, to jeszcze mają zapas białka i składników odżywczych, z których mogą wyprodukować jaja. Naprawdę, w świecie zwierząt można znaleźć poparcie dla każdej bzdurnej hipotezy. Ale prawa przyrody to nie jest coś, na podstawie czego moglibyśmy konstruować swoją etykę. Czy ktoś próbuje konstruować etykę na podstawie szczególnej teorii względności? No nie sądzę. Prawa przyrody to prawa przyrody, tak działa przyroda i koniec. Poza tym nie możemy odrzucać prawdy czy prawdziwości jakichś stwierdzeń tylko dlatego, że one nam nie pasują. To tak nie działa. Prawda jest prawdą, a pobożne życzenia nie zmienią z rzeczywistości. Okej, nakręciłam ten materiał, ponieważ stwierdziłam, że to może być dobry wstęp do kolejnego materiału, który będzie o właśnie zagadce płci. Więc od razu zachęcam do obejrzenia kolejnego filmiku. Chciałam też powiedzieć, że założyłam stronę na Facebooku, więc dajcie lajka. A jeżeli jest wam mało mnie, to zapraszam na mojego Instagrama, chociaż tam też mnie nie ma za wiele. Ale nieraz jestem. Także zapraszam do polubienia, do obserwowania i komentarze są wasze, bo na pewno nie wyczerpałam tematu do końca. W zasadzie omówiłam go tak tylko pobieżnie. Także do zobaczenia.